Cześć, jest niedziela, przygotujemy niedzielne śniadanie. Przepis, od którego wszystko się zaczęło. Złota owsianka, jedyna zmiana to będzie to, że mam resztkę mleka ryżowego, chcę je zużyć, więc zamiast używać kokosowego, użyjemy mleka ryżowego. Zaczniemy od podgrzania niewielkiej ilości oleju kokosowego, dodamy na to troszeczkę kurkumy i pieprzu. I do tego dodamy pół łyżeczki kurkumy i troszeczkę pieprzu. Będzie taka fajna, rozgrzewająca owsianka. Bałem jej się, ale jest fajna. Gdzie mamy pieprz? Tutaj jest pieprz. Okej, to mamy gotowe. Powiem wam, przemyślałem sobie sporo rzeczy odnośnie diety. Już ponad 2 tygodnie za nami. Wiem, jak to jest być na diecie. Wiem, że to jest zupełnie inaczej, niż się wielu osobom wydaje. Dieta to nie jest głodzenie się, ale ładnie pachnie kurkumą. To nie jest bycie aspołecznym, nie chodzenie na imprezy i bycie jakimś dzikiem, który w ogóle nie wychodzi z domu i nosi ze sobą pojemniki. Można żyć normalnie, tylko jak we wszystkim trzeba mieć umiar. A jeżeli jakikolwiek problem pojawia się na diecie, okej, to niech się jeszcze chwileczkę podgrzeje. To ja mam problem jedynie z dostępnością produktów. W mojej diecie jest rozpisanych sporo fajnych produktów, sporo owoców morza, sporo ryb. Nie wszystkie to są drogie. Oczywiście, nie wiem, filet z dorsza, czy filet z tuńczyka, czy filet z jakiejś innej morskiej ryby może być drogi, ale te wszystkie kalmary, mieszanki owoców morza, mule i tym podobne, to jest 3 razy tańsze od polędwicy z dorsza, więc to nie są drogie rzeczy, a naprawdę ciężko dokupić. Mieszkam w Krakowie, czyli tak naprawdę nie jednym z większych miast w Polsce. Jest złota owsianka już. A mam problem, żeby to wszystko kupić. Czasem mogę coś kupić makro, czasem w niektórych marketach. Jest oczywiście parę sklepów rybnych, nie wiem, jest ta Szprotka na Królowej Jadwigi, z której próbuję czasem coś kupić. Są te sklepy Marlin na Pracu na Stawach, na Krowodrzej Górce, jeszcze gdzieś. Ale nie zawsze tam jest wszystko, co potrzebuję. Tutaj odmierzyłem 70 gram płatków, także wsypuję wszystko. Z tym mam problem i to jest powrót do mojego pomysłu sprzed lat. Miałem taki pomysł, ale wszyscy mi odradzali i w sumie też nie miałem za bardzo na to czasu. Ale marzył mi się dobry sklep rybny w Krakowie. Przez to też, że nie miałem czasu, pomysł był taki, że pod Paryżem odkryłem taką giełdę. Tam jest największa giełda rybna w Europie. Chciałem raz w tygodniu jeździć na tą giełdę, wybierać naprawdę fajne, świeże rzeczy, przywozić do Krakowa, otworzyć takiego food trucka, sklep mobilny w samochodzie, auto by przyjeżdżało, pełne ryb, sprzedajemy 2 dni, zamykamy, jedziemy po świeżą partię i tak w kółko. Uważam, że takiego miejsca w Krakowie brakuje, jednak podejrzewam, że to jest ciężka praca i nie miałbym na to czasu. Musiałbym się w tym, żeby to miało działać jak należy, musiałbym w tym się poświęcić w 100%, a mam jeszcze sporo innych rzeczy na głowie, które też wymagają mojej sporej uwagi, szkoda ich zaniedbać, więc niestety ten pomysł muszę oddać komuś innemu, ale jeżeli podoba ci się, no to warto się nad czymś takim zastanowić. Na pewno w Krakowie takiego miejsca brakuje. Wiem, że nie mieszkamy nad morzem, jak ostatnio byłem w styczniu we Włoszech. Mieszkaliśmy przez parę dni w takiej małej miejscowości. Codziennie rano facet wypływał w morze małym kutrem, łowił ryby i rano je sprzedawał prosto ze swojej łódki. Oczywiście takie ryby są najlepsze, no niestety nie mieszkamy nad morzem.
Dobra, teraz przez 10 minut to gotujemy. Dodamy jeszcze troszeczkę erytrytolu, żeby. Znaczy ksylitolu dodamy, żeby dosłodzić. Ile? Niecałe 11 minut. Zacząłem kręcić jeszcze chwilę, włączyłem kamerę przed przygotowaniem owsianki, także taką owsiankę możecie przygotować 10 minut. A jeżeli nie masz 10 minut rano, to musisz zmienić swoje życie tak naprawdę. Owsianka gotowa. Coś mi tu ostrości nie łapie, ale tak wygląda. Czas na obiad, o kolację, poeksperymentujemy troszeczkę. Wczoraj dowaliłem, chciałem otworzyć pomidory w puszce, wziąłem pierwszą puszkę, jaka była w lodówce, otwieram, okazało się, że to jest fasola. Chcę wykorzystać, szkoda wyrzucać, szkoda, żeby się zepsuła. Szukałem jakichś przepisów z fasolą, zrobimy fasolkę po bretońsku. Mamy fasolkę. Mamy cebulę, czosnek, przecier pomidorowy, sos sojowy, znalazłem taki przepis jadłonomii. Podgrzejemy sobie oliwę najpierw. Do tej oliwy dodamy cebulę, czosnek, trochę liści laurowych, chili, paprykę wędzoną. Poddusimy to troszeczkę w sosie pomidorowym, a na koniec dodamy jeszcze tą fasolkę, tak? Ogólnie przez najbliższe dni będziemy troszeczkę czyścić lodówkę. Wyjeżdżam, nie chcę, żeby się zepsuło, chcę zjeść wszystko, co jest. Także będzie takie gotowanie bardziej. Jak to się mówi? Kreatywne. Fasolka gotowa, podam ją z chlebem żytnim pana Bogdana.